Senoras and senoritas. Co? Senoras i senores. Bo mówisz tak, senoras i senoritas oznacza to panie i panie. A senores... No to o tak no. Senoras i senores. Oto przed wami powstanie teraz danie, które jest uważane za królową kuchni Tex-Mex, czyli quesadilla. To dwa pyszne placuszki, w środku przełożone serem i dodatkami. No już na pewno jesteście ciekawi, jak to przygotować, więc zostańcie i robimy. Ja swoją quesadillę zrobię z krewetkami, ale te krewetki wcześniej zamarynuję, a właściwie to podgotuję w takim sosie. Tutaj wlałem sok pomarańczowy, do którego teraz dolewam sok grejpfrutowy. Kuchnia Tex-Mex, jak wiecie, jest pełna kolorów, zresztą jak cały Meksyk. Dlatego też należy bawić się nimi, też podczas gotowania. Sok z limonki, oczywiście mój ukochany, naturalnie ważony sos sojowy Kikkoman, który nada delikatnej słoności całej potrawie. A jak wiecie już, po ponzu, sos sojowy świetnie się łączy z cytrusami. Dodam jeszcze łyżeczkę wędzonej papryki. Ona da takiego charakteru i kopa moim krewetkom. Muszę to chwilę redukować, aby ten sos stał się gęsty. Teraz do tego mocno zredukowanego soku z cytrusów, połączonego z sosem sojowym, wrzucam krewetki. On pięknie oblepi każdą krewetkę. No i przy każdym kęsie będzie czuć i pomarańcze, i grejpfruty, i limonki, i sos sojowy oczywiście. Pokroję świeżego ananasa w drobną kostkę, aby wrzucić go też do mojej quesadilli. Właściwie to mam już wszystko gotowe, aby złożyć mój placek. Rzucam teraz ser, oczywiście cheddar, ulubiony ser kuchni Tex-Mex. Na to rzucam ananasa. Teraz na to wszystko rozkładam wcześniej podgotowane krewetki i na to jeszcze jedną warstwę sera. Chodzi o to, żeby ten placek, jak złożę, się ładnie przykleił. Nie żałowałem ani sera, ani krewetek. I teraz składam na pół. Dokładnie wyrównuję placek, przerzucam na patelnię i trzymam go z jednej, potem z drugiej strony około 3 do 4 minut. A ja przygotuję sobie jeszcze kwaśną śmietanę. To świetny dodatek, żeby właśnie tak pomaczać ten placek albo z wierzchu posmarować. Sporo szczypiorku i odrobina soli. Pach! I na drugą stronę. Na pewno widzicie, jak pięknie się przyrumieniło, a chodźcie, zajrzymy do środka, czy się ser rozpuścił. No pewnie, patrzcie, jak się ciągnie. Ach, kto z nas nie kocha dużej ilości ciągnącego się, rozpuszczonego, żółtego sera? No pytam, jest tam ktoś taki? La revolution, senor, si senor, la revolution. Już mam tutaj gotowe mnóstwo rozpuszczonego sera z krewetkami w cytrusach i z ananasem. To już brzmi fenomenalnie. Ja pomyślcie, jak to musi smakować. Jeszcze wszystko poleję tylko śmietaną ze szczypiorkiem, świeżej kolendry. Mam nadzieję, że połączenie kuchni Tex-Mex z podstawowymi japońskimi sosami spodobało się wam. Ten przepis, a także i pozostałe oczywiście możecie znaleźć na stronie www.kikkoman.pl. A ja tymczasem już kończę gadać, bo jestem naprawdę głodny, a to będzie przepyszne. Buen provecho! A jakie to pyszne. Viva Mexico! Możecie już nie podglądać, jak jem? Czy ja wam przeszkadzam? No, koniec. Włączamy monitorki. Ty jesteś w spokoju.